programie Camtasia nie ma bezpośredniej opcji wykonania ruchu po okręgu. Problem ten można jednak łatwo rozwiązać i wykonanie animacji z rakietą na orbicie zajmie tylko kilka minut. Wykonanie animacji można podzielić na kilka kroków. Pierwszym jest przygotowanie materiałów roboczych, czyli mediów. W tym przypadku będą to trzy obrazki. Rysunek Ziemi i rysunek rakiety w formacie PNG z warstwą przeźroczystości alfa oraz tło, czyli zdjęcie Drogi Mlecznej w formacie JPG. Kiedy materiały są przygotowane, można uruchomić program Camtasia. Najpierw nadaję nazwę projektowi, aby mieć porządek w plikach. Następnie ustawiam parametry projektu. Rozdzielczość 1280x720, taka jest rekomendowana na filmiki do YouTube. Tło pozostawiam czarne. Następnie importuję pliki robocze do programu. W MediaBin są trzy pliki. Zaczynam tworzenie. Najpierw przeciągam tło, czyli zdjęcie Drogi Mlecznej. Ustalam czas trwania klipu. To podstawa do czasu trwania całej animacji. Moje ustawienie to 20 sekund. To dosyć dużo, ale dzięki temu wszystko będzie widoczne w wolniejszym tempie. Tło mam przygotowane, mogę przejść do kolejnego etapu. Na oś czasu, na ścieżkę powyżej tła, przeciągam obraz rakiety. Jak widać, obrazek ma tło przeźroczyste, więc przy rakiecie widać niebo, ale rzeczywistą powierzchnię obrazka pokazuje ramka zaznaczenia. W środku ramki widać dwa okrągłe uchwyty. Jeden w samym centrum to środek geometryczny obiektu, a jednocześnie uchwyt do przesuwania. Obok znajduje się uchwyt do obracania. Na samej ramce znajdują się uchwyty do zmiany rozmiaru obiektu. Używając uchwytu obracam obrazkiem. Widać, że rakieta obraca się wokół własnego środka. Mi zależy, aby środek rakiety był poza jej obrysem. Wtedy rakieta będzie wykonywała ruch po okręgu. Zmniejszam rakietę i przesuwam do brzegu ekranu. Teraz chcę, aby środek obrotu pokrywał się ze środkiem ekranu wyświetlacza. Dokonam tego poprzez dodanie drugiego obiektu, a następnie zgrupowanie. Drugim obiektem może być dowolny kształt, ale mi wygodniej jest użyć rakiety, która jest już na ekranie. Zaznaczam ścieżkę rakiety, klikam Ctrl-C, sprawdzam położenie głowicy na osi czasu i klikam Ctrl-V. Pozornie nic się nie dzieje, bo w Camtasii położenie obiektu skopiowanego jest identyczne z położeniem oryginału. Wystarczy jednak, że uchwycę i przeciągnę skopiowany obiekt w inne miejsce i będzie widać, że obiekty są dwa. Teraz obie rakiety zgrupuję. Grupowanie to jakby wkładanie obiektów do kontenera, jakiegoś pojemnika. Na obiektach w grupie dokonuje się czynności globalnie, tak jakby to był jeden obiekt. Ustawiam obie rakiety w takim położeniu, aby znajdowały się na linii pionowej i w jednakowej odległości od brzegu kanwy. Zaznaczam obie ścieżki rakiet i klikam Ctrl plus G. To spowoduje utworzenie grupy z dwóch rakiet. Ramka zaznaczenia poszerza się tak, że obejmuje obie rakiety. Kiedy grupa jest zaznaczona, łatwo zauważyć, że środek obrotu znajduje się między nimi. Powstało coś na kształt śmigła. Kiedy teraz dokonam obrotu, to widać, że dwie rakiety orbitują wokół wspólnego środka ciężkości. Ponieważ chcę tylko jedną rakietę, to klikając na plus z lewej strony grupy, rozwijam grupę. Następnie klikam na ścieżkę rakiety, która ma być niewidoczna. Jak jest zaznaczona, to przechodzę do opcji Opacity, zmniejszam suwakiem do zera. Rakieta staje się całkowicie przeźroczysta. Grupę zamykam, klikając na pustym miejscu osi czasu. Układ dwóch rakiet pozostał z tą różnicą, że jedna z nich jest niewidzialna. Ruch układu się nie zmieni. Aby uruchomić rakietę, należy dodać animację do grupy. W tym celu ustawiam głowicę mniej więcej po środku, klikam grupę, a jak jest zaznaczona, to używam skrótu klawiaturowego Shift plus A. Można też przeciągnąć animację ręcznie, ale stosowanie skrótów klawiaturowych jest dużo szybsze i wygodniejsze. Zachęcam do zapamiętania najczęściej używanych i stosowania. Z lewej strony strzałki animacji znajduje się klucz początkowy, a z prawej strony klucz końcowy. Ustawiam głowicę z lewej strony. Mogę teraz ustalić parametry początkowe. Polu Z dotyczącym obrotu jest wartość 0. Położenie rakiety w górnej części ekranu. Środek grupy w pobliżu środka wyświetlacza.
Wszystko jest, jak ma być. Nic więc nie zmieniam. Następnie ustawiam głowicę na prawo od strzałki animacji i ustalam parametry końcowe. Chcę obrócić układ rakiet wokół osi Z. W tym celu w polu Z wpisuję odpowiednią wartość. Chcę, aby w czasie trwania animacji rakieta dokonała pełnych okrążeń, więc wpisuję liczbę 1080. Innymi słowy, zadaję kąt 1080 stopni. Rakieta nie drgnęła, ponieważ kąt 1080 stopni pokrywa się z kątem 0. Ale kiedy głowica przesuje się po strzałce od początku do końca, to obiekt obróci się o 3 pełne obroty. Dodatnia wartość kąta oznacza ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Początek i koniec strzałki oznaczają momenty rozpoczęcia i zakończenia animacji. Do celów tej prezentacji rozciągam strzałkę na całą długość ścieżki rakiety. Jeśli teraz włączę odtwarzanie, to da się zauważyć, że rakieta zaczyna powoli się rozpędzać, potem kręci się szybciej i hamuje. Dzieje się tak dlatego, że domyślnym easingiem jest easing wykładniczy. Teraz jedynie ustawię odpowiednio, rakieta ma się poruszać z jednakową prędkością kątową w ciągu całej animacji. Właśnie easing liniowy nada taką własność ruchowi rakiety. Na strzałce animacji klikam prawym klawiszem i z listy easing wybieram linię. W tym momencie tworzenie animacji wkracza w ostatni etap. Po sprawdzeniu, że rakieta porusza się zgodnie z planem, na oś czasu przyciągam obrazek Ziemi. Długość ścieżki, czyli czas wyświetlenia, wyrównuję do pozostałych obiektów. Dostosowuję wielkość Ziemi do wielkości orbity. Ustawiam Ziemię tak, aby jej środek pokrywał się ze środkiem grupy rakiet. Teraz mogę nadać obroty. Ponieważ chcę, aby Ziemia obracała się dużo wolniej niż orbitowanie rakiety, to ustawiam liczbę 180 stopni. Również w przypadku obrotów Ziemi koniecznie jest ustawienie easingu na liniowy. Teraz możemy zobaczyć gotową animację. Widzimy, że wszystko poszło zgodnie z planem. Niekiedy może zajść konieczność nachylenia płaszczyzny orbity rakiety do płaszczyzny obrotu Ziemi. W programie Camtasia jest też taka możliwość. Jednak aby nie przedłużać tego odcinka, to zagadnienie to omówię innym razem.